Witam was serdecznie, moi drodzy. Tutaj Hanta, przed wami kolejny odcineczek z Days Gone. Minęło 840 dni od ostatniego odcinka, to całkiem sporo czasu. No i słuchajcie, jedziemy. Dla zobrazowania wszystkiego. Ja się wróciłem do tego obozu. Tutaj była horda jedna, był punkt Nero i były te strefy takie do wypalania. I to już zostało zrobione, także to już mamy za sobą. I została nam właściwie chyba ostatnia, słuchajcie, strefa, przynajmniej tutaj. No właśnie, ostatnia strefa Nero, punkt Nero na moście, więc jedźmy tam, ogarnijmy to i potem będziemy już lecieć tylko wyłącznie zadanka, bo troszeczkę nam tam zadanek obrodziło. No i zobaczymy, co dalej z tymi... Gdzie to nas dalej tam rzuci? Chciałbym już dotrzeć do momentu, kiedy rzekomo mam dostać... O mój Boże, łania. Rzekomo mam dostać jakąś... coś, co mi ułatwi zabijanie zombiaków. Albo będzie to coś od Sary, albo to będzie coś od tego ziomeczka, co napalm wykminił, czyli pewnie będzie to napalm. No tylko, że... Tylko, że no, ja chcę mieć ten napalm, a na razie go nie dostałem. No dobra, zajmiemy się na początek oczywiście głośniczkami, żeby nam tutaj nikt nie przyszedł. Nie ma teraz powodu, żebyśmy się zmęczyli z jakąś hordą. Chciałbym właśnie, żeby te hordy, wiecie, łatwo i przyjemnie już się zaczęło robić. Dlatego cały czas czekam na ten moment. Dobra, zobaczmy tak, tutaj mam jakiś głośnik. Tu jakiś zombiak. No i wylazły. Dobra. Tu był. Tam tylko... A dobra, czekajcie, czy tutaj coś jest. Jest, oczywiście, że tak. Git. To mamy załatwione. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma, bo go rozwaliłem. No i to idzie gdzieś tam dalej. Tutaj też nie ma. Na budynku chyba też w ogóle nic nie ma. Natomiast tu jeszcze gdzieś idzie dalej. Do słupa i do kolejnego słupa. Znaczy właściwie to jest budka. Nie mówcie mi, że ten głośnik działa, bo nie uwierzę. Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli tak, to nie ma to sensu. No i rzeczka. Dobrze, super, pięknie. Właściwie... Aha, droga jest zawalona i tyle. No dobra, no to wychodziłoby na to, że... Problem nagłośnienia został już rozwiązany. Teraz nam zostaje tylko wykminić, jak tam wejść. Tu mamy jakieś jedne drzwi, tam z drugiej strony były drugie. Nie otworzy się. No tak. A tu jest most. No chyba, że stamtąd jakoś dałoby radę, to czekajcie, wróćmy się, przejdźmy przez rzekę. A proszę bardzo, tu jakieś rzeczy też są. Od razu pozbierajmy. No, come on. Tak, co tworzyć możemy, to twórzmy od razu, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku. No i tak w sumie to wszystko. Motocykl na nas czeka, niech sobie poczeka, będziemy, musimy to przejść. No, widzicie, jest jakiś taki skalny mostek po prostu, który nas tam przeniesie i powinno być już git. Mam wrażenie, że za nisko ten mikrofon, ale mam nowy mikrofon. Jeżeli jeszcze nie wiecie, nie byliście na streamach ani na odcinkach z Manor Lords, to mam nowy mikrofon. Jeszcze nie jest do końca idealnie ustawiony, tak jak powinien być, ale generalnie na razie głównym problemem z nim... Główny jego problem to jest taki, że jest za lekki na to ramię i w takiej niskiej pozycji wszystko jest ok, ale jak troszeczkę za bardzo oddam go do góry, to zaczyna mi odlatywać dosłownie. Dobra, wdrapałem się tutaj. O, proszę bardzo, jeszcze jest jeden głośnik. Kurde, teraz myślę, że nie zobaczyłem, czy ja mam tutaj paliwo do generatora. I może być to problem. Tu jakieś zwłoki próbowali chować kątem, ale... To już bez znaczenia. No oczywiście, że nie mamy paliwa. Ale czy ja jestem w stanie tu przejść? Zamknięte. No kurczę. Dzisiaj będę musiał się bujać naokoło z powrotem. Patrzcie, jeszcze jeden głośnik. Przecież tutaj w ogóle kabli nie ma. Dobra, idę szukać tego paliwa.
No i dobra, odpalone, sygnału żadnego nie było. Pięknie się nam tutaj wszystko zaświeciło, otworzyło. Chcę, żeby było tutaj coś wartego tego całego zachodu. Tak, mam nadzieję. Rejestrator, zobaczmy. To za chwilę, ale chciałbym zobaczyć, czy to nie jest czasem ostatni, dobrze, słuchajcie, dziabąg do dziabnięcia się. Bo mamy teraz już... O, nawet nie mamy wyboru. Jest, punkt Niro, okej, okay, świetnie, jest, koniec świata. I zaufanie do Diamond Lake poszło, koniec świata, co to za trofeum. Ukończ wątek fabularny, aha, czyli zrób po prostu wszystkie te. Jak więcej danych wywiadowczych, Nero, i dowiedzieć się chyba jak najwięcej, co tu się wcześniej odpierdalało. No i proszę bardzo, jakieś malowanie końca świata mamy. No i teraz, jeżeli zobaczymy sobie w umiejętności, to mamy wszystkie trzy paseczki normalnie wypełnione. Bardzo dobrze. I odpalmy sobie to. Coraz więcej. I więcej. No, wybaczcie, chciałem tylko amunicję uzupełnić. Już się usuwam, już się usuwam. Szlak, dobra. Bezpiecznie, nie wejdę. Jest. Kurwa, generator. Nie ma paliwa, nie ma zasilania. Nie ma zasilania. Mhm, to są oni. Daliśmy prawa na zamknięcie. A teraz nie możemy otworzyć. Co mam robić? Nie. Ja pierwszy. Nie dam rady. Boże, kto pomóż. Zamknęli się tutaj. O Jezu, To dopiero śmierć. Trzeba było to po prostu zrobić. Zakryli się tutaj, wszędzie naokoło zombie. Zombie do nich nie wejdą, ale oni nie mogą stąd wyjść. I stwierdzili, że jedyne co mogą zrobić to... Jakby, dobra, minęło 5 sekund, nikt nam nie przyszedł z pomocą. Myślę, że kurwa zastrzelenie się to jest najlepsze, co możemy w tym wypadku zrobić. O Boże, aż mi się przypomniał końcówka filmu tego... Mgła to się nazywało na podstawie powieści Stephena Kinga i tam też jest taka sytuacja właśnie, że tam najpierw ludzie się próbują ratować z jakiegoś miasteczka opanowanego przez potwory, po czym dojeżdżają na skraj lasu i stwierdzają, że w sumie jedyne co mogą teraz zrobić to się zabić, ale jest mniej... Czas na grilla! Kurwa. Jest mniej naboi, wiecie, niż... osób, no i w sumie zostaje tam jeden chłop po zabiciu własnego syna, musi kurwa, wiecie, próbuje sam się zabić oczywiście już z pustej broni, po czym przejeżdża konwój wojskowy i mówi, o, jesteście uratowani, gratulacje, jakby to jest jedyna opcja, którą, jedyne co mogli zrobić, to nie dało się zaczekać, wiecie, to było tak, że oni byli przez te potwory w jakiś sposób tam atakowani w tym danym momencie, nie, tylko dojechali na skraj lasu i stwierdzili, o, skończyło nam się paliwo. No to w sumie to chuj, chodźmy i się zabijmy, kurwa. Świetnie, po prostu przecudownie, dobra. Nie wkurzajmy się, tylko jedźmy stąd. Nasza postać wykoksana jest, jeżeli chodzi o te trzy podstawowe umiejętności, co mnie bardzo cieszy. Ale dalej motocyklem jeździć nie umiem. Dobrze, słuchajcie, zobaczmy na mapę, co mamy tam przygotowane. Łowca obozu łupieżców, to akurat musimy tylko oddać zadanie. Tutaj mamy dobry żołnierz, spotkaj się z doktorem Jimenezem, a tutaj porozmawiaj z Corium, wróć do obozu Diamond Lake, obronie słabych. Czy to nie będzie o tej babce? Chodźmy na razie tutaj. No i dobra, jesteśmy u Coriego. O, patrzcie, jak kurde jeszcze profesjonalnie zaparkowałem, no, bardzo profesjonalnie. No, i wejdźmy, co tam za zadanko. Mam nadzieję, że już nie będziemy tej laski gonić. Kapralu, bo już bez przesady. Świetnie. Dobrze, że już jesteście. Brzmiało to no poważnie, jestem, sir. Bo jest poważnie. Mamy kolejny problem z zakładnikami. Zakładnicy? No nie. Chyba wszyscy skwoterzy w promieniu 20 kilometrów mają coś do nas. Znaczy, bojówki. No wiadomo. Tak to wygląda. Zaznaczyłem ich ostatnią pozycję na mapie. To dzieciak, St. John. Szeregowy Ross. Ethan. Wysłałem go za grupą łupieżców i coś pewnie poszło nie tak. To bardzo ważne. Szeregowy aha, posłał Ross dzieciaka za grupą łupieżców. Wydostanę go stamtąd żywcem. Powodzenia. O ile żyje. To tyle. Dobra.
tutaj git, natomiast zobaczmy, jak tu stoimy z kasą. No właśnie, może by się coś udało do naszego motocykla dokupić, aczkolwiek potrzebujemy trzeciego poziomu. Mamy zaledwie połówkę, ale dobra, posprzedaję wszystko, zobaczę, co kupię do motoru. No powiem wam, że nie tak źle. Udało mi się kupić teraz silnik poziomu trzeciego do naszego motoru, więc w sensie motor to silnik, więc tu jest motor do motoru. Tak, no i co mamy? Pułkownika Garretta, nie opodal. Aha, jemu musimy po prostu zdać zadanie, to co wcześniej. Wiecie, że tam ta laska, że niby nie żyje, a tak naprawdę puściliśmy ją wolno. Pan o mnie? Tak, zgadza się, kapralu. Kapitan Cory twierdzi, że bardzo pomogli. Albo tak, albo nie istotne. Wykonuję tylko moje obowiązki, sir. Widziano dziwną grupę włóczęgów w pobliżu autostrady. A nie, jednak nowe zadanie, okej. Okay. Najwyraźniej przejechali przez przełęcz Tilsena, podobno nieprzejezdną. Nasze patrole donoszą, że byli cali pobliźnieni i mieli powycinane na czołach litery. No to wiemy, kto to jest. Kiedyś o czymś podobnym? Nie, sir, brzmi jak kolejny kult, jak anarchiści? Być może. W każdym razie chcę, żebyście ich wytropili i zajęli się tą sprawą. Mamy już dość kłopotów. Nie potrzebujemy, żeby kolejny kult bruździł nam w ogródku. Nie, sir. Nie potrzebujemy już więcej szalonych kultów. Zaznaczyłem no, dokładnie. Ostatnią znaną pozycję na mapie. Odmaszerować. Jeden już utopiliśmy, także na razie wystarczy. Dobra, no to już wiemy. Tutaj mamy tego gościa uratować. Tutaj mamy kultystów. Pytanie, czy to nie są... Wiecie, po prostu, o, bez spoczynku. No właśnie, wydaje mi się, że to będą po prostu jacyś niedobitkowie z tego, tutaj z Żelaznego Stoku. No dobra, ale przede wszystkim najważniejsze to zadanie główne dla doktorka. To chodźmy zatem do niego. Kapral dowodzący. Sergencie, dobrze cię widzieć. Nie tutaj. Tu jest u góry, dobra. Zobaczmy, co tam dla nas ma. W sumie chyba dla niego jeszcze nic nie robiliśmy? Czy on chciał po prostu naszą rękę obejrzeć? O, proszę bardzo, Taylor. Stary, uwierzysz, kurwa, pieprzony kapitan Cory postawił mnie na warcie. Nie, jakby nie coś miało się stać doktorkowi. No, wiem, to trudna robota, ale na bank sobie poradzisz, jasne? Tak. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła, czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak to ucho? Co? Nie słyszę cię? Tak, ty, stary. Nie czuję bólu brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy czy coś. Mocny szajs. O tak, to spoko. Okej. Okay. A hej, widziałem wcześniej panią porucznik. Chyba chciała coś zabrać od doktorka. Tak? Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć. Dobra, no dzięki. Do zobaczenia, Taylor. No, przecudownie, bardzo ważna informacja. Dzięki, kurwa, ci niezmierne. Będzie dobrze. Tylko bójki w barach sobie odpuść. Nie mogę nic obiecać. Wiesz, me parece... Tak sobie myślałem, już dawno nie byłem w syfie. Robię się miękki. Estoy blandando. Ja ja sobie robię... A, to mówisz serio? Naprawdę chcesz ze mną pojechać? Sam trochę jeździłem, zanim świat się zawalił, wiesz? O, spoko. No to ruszajmy. Kaprolu. Oho, jednak nie. Wybieracie się gdzieś. Pułkowniku, dawno nie robiłem żadnego kursu i chciałem się wybrać z kapralem Sanjonem. Nie. Zapomnijcie o tym. Pułkowniku, non tiendo... Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. Zrozum, gdyby coś ci się stało, nikt cię nie zastąpi. Sir, będę go pilnować. Może pan... Odmaszerować, kapralu! Matt, przecież byłem już w syfie. Ja cię rozumiem. Ale mówiłem, gdyby tylko coś ci się stało, to nie wiem, co by było. No tak. Co bym zrobił bez ciebie? No cóż, no z punktu widzenia tego kaprala, czy tam, no tego generała tutaj, nieważne. Nie znam się totalnie na stopniach wojskowych. No to faktycznie utracenie jedynego lekarza w obozie, no nie może sobie na to pozwolić, dopóki nie będzie po prostu bezpieczniej, nie? No dobra, i co, i to wszystko? Okej. Okay. To zatem chyba ruszajmy, tylko musimy się zbliżyć do motocykla i ruszajmy, zrobimy te poboczniaki. A nie, proszę bardzo, wystarczyło tylko zatankować ten. Wystarczyło tylko zatankować motocykl, żeby... Chuj ci chodzi. A, tu są jakieś materiały wybuchowe. I proszę bardzo, jakieś zadanko się pojawiło tym razem dla naszego kolegi napalmisty chyba.
A nie, ona tu jest. Ciekawe. To koniec, dalej już nie dam rady iść. Mogę jakoś pomóc? Nie możesz, no chyba, że masz pod ręką syntezator DNA. Nie, ale obok Fort Klamath jest sklep z częściami. Dick, nie znajdziesz tego, co potrzebuję. Nigdy się nie nauczy. Ale ja naprawdę wiem, gdzie można to znaleźć. Serio? No, twoja placówka, Cloverdale. Okej, dobra, super. Teraz trzeba tylko znaleźć drogę przez te całe góry. Masz rację, to byłoby niemożliwe. Boże, ty znasz jakąś drogę, prawda? No, oczywiście. Dobrze, zabierz mnie tam. Porucznik? Tak. Nie, ja tylko, znaczy, nie, to nie jest... To jak w końcu? Sama nie wiem, to zabierzesz mnie tam, czy nie? Ciepłe ciuchy, lekki bagaż. Hej, Dick. O mój Boże, jeśli jeszcze raz mi podziękujesz, to... A, no w końcu, kuźwa, no ileż można dziękować. Daj znać, to ruszymy. To będzie po prostu podróż z powrotem na północ i pewnie dopiero wtedy, znaczy nie wiem, czy wrócimy już na stałe na północ, czy będziemy musieli otworzyć sobie tunel, no bo w końcu jeden tunel jest po prostu zawalony hordą. Dlatego przydałoby się, żebyśmy mieli ten napalm cholerny, nie? No tak sobie myślę, że w sumie to, co ona robi, że to, co ona robi, no to jednak ma jakby rozwiązać problem na szerszą skalę, tak? Zrobić coś z tymi zombiakami, z tym wirusem, ale żeby walczyć z obecną hordą, no to tylko wyłącznie napalm. Pułkowniku, kapitanie? Tak, jedziemy poszukać sprzętu, którego bardzo potrzebuję. Jasne. Jak tam postępy w pracy? Super. Dzięki Diko pomocy kaprala St. Johna byłam w stanie poczynić pewne postępy. Dziękuję za przydzielenie go do mojego projektu. Porucznik Weaver też zrobił postępy. Zacznie testować swoją broń chemiczną jeszcze przed końcem tygodnia. Słyszałam. Moja będzie gotowa niedługo. Wiecie, że jesteście cenniejsi niż jakikolwiek sprzęt. Sprzęt można wymienić, was nie. Nie chcę, nie będzie chciał jej też puścić. Wiesz, że umiem o siebie zadbać. To wszystko. No. Kapralu? Ją jednak puścił, no okej. Okay. Zobaczyć sprzęt Weavera, sprawdzić, jak sobie radzi. Ja bym też chciał zobaczyć sprzęt Weavera. Znaczy, ach, kurwa, źle to zabrzmiało, ale wiecie, o co chodzi, no. Ja chcę ten napalm, się bardzo by przydał. Bym kosił hordy. No dobra, no to jedziemy w takim razie. Czyli nie zrobimy poboczniakowych tak zadań, to ale to o nic. Co tu chodzi? Co? Wszystkie te tak, ser i nie, ser, to salutowanie, rangi i mundury, to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś w armii, powinieneś rozumieć. Porównuj tego. Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem. Znaczy, wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens. Myślę, że teraz ma to więcej sensu. Czemu? Bo wszędzie, kurwa, panuje chaos. Potrzebujemy porządku i dyscypliny, albo nikt nie przeżyje. Byłem w kilku obozach, które radzą sobie, mimo że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie. A wiesz, oj, co jest oj, zabawne? Oj. Znaczy, że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież stopnie czy coś, jak kapitan Szos i prezydent. Nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże jak mundury. A kiedy wszyscy jechaliście razem, wyglądaliście jak armia. No, może nie do końca. Motory i brody nie pasowały. Kiedy tak o tym mówisz, to chyba rozumiem. Wiesz, w sumie byłam zaskoczona, że nie miałeś na sobie katany, kiedy przyjechałeś do obozu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek ją zdejmiesz. Nawet teraz. A? Naprawdę? To muszę spytać pułkownika, czy pozwoli mi zmienić mundur. Właśnie o tym mówię. A to tu było, kiedy przejeżdżałeś wcześniej? Było, ale stacjonujący żołnierze mieli jakby to niedźwiedzi problem. Niedźwiedzi problem? A, jedziemy tutaj. Proszę bardzo, punkcik kontrolny. Wyłącz to! Będziesz musiał zawrócić, kolego. Nie możemy nikomu pozwolić na... Nie możecie pozwolić na co, kapralu? O, przepraszam, nie wiedziałem, że to pani. To rozkaz pułkownika. Ej, praktycznie ta sama sytuacja, co z tym cieciem we wspomnieniach, nie? Ten przy jej firmie, że ty kurwa, co wypierdala, nie wolno tutaj stać motor. O, przepraszam, przepani, może pani przejść? Chcą nam mieć oko na to, czy nikt nie chciałby prysnąć. Oskarżacie mnie o próbę dezercji? Nie, przepani. No to złaście mi z drogi. Kapralu, co wy tam jeszcze robicie? Zejdźcie mi z drogi do diabła! Tak, przepani, przepraszam.
Jezu. Będę musiał to zgłosić. Ta, proszę bardzo. Brzmiał dość poważnie. Co masz na myśli? Powiedział, że złoży na ciebie raport. Znaczy, jak Matt to przyjmie. Pułkownik powie mu, żeby pilnował swoich zasranych spraw i nigdy nie podważał słów oficera. Po to te rangi mają w sumie, jakby nie było. Ale no przecież dał nam wolną rękę, nie? Żebyśmy pojechali. Co się stało? Nic, tylko... Spójrz, widok stąd jest niesamowity. No może. Chyba tak. Ja już nie widzę takich rzeczy. Nie zwracam na to uwagi. Jak to możliwe? To zapiera dech w piersiach. Jasne. Kolejny świt. Wdzięczny świat budzi się do życia. Ej, gdybyś całymi dniami gapił się w mikroskop, na pewno byś to bardziej docenił. No ja to doceniam, tak. Bardzo. To, że jestem tu o poranku, jest o wiele lepsze niż alternatywa. Będę z tobą szczera. Były takie dni, kiedy nie wierzyłam już, że... No wiesz, że zobaczę jeszcze kolejny poranek. No, znam to uczucie. I jak sobie z tym radziłeś? Znaczy, wtedy? Sam nie wiem. Po prostu chyba jestem zbyt uparty, żeby się poddawać. To dobra cecha w sumie, nie? Ale poddałem się, Sara. Naprawdę. A wtedy, no wiesz, łapa buzera się zjebała i musiałem... Znaczy, nie miałem zamiaru dać mu umrzeć, więc... Oglądanie go to... Jak zmaga się z każdym dniem, kiedy nie ma żadnego powodu. Żadnego, kurwa, powodu. Chyba nie chciałem go wtedy zawieść, bo... Sam nie chciałbym skończyć w ten sposób. A wtedy dowiedziałem się, że ty wciąż żyjesz i to wtedy właśnie poczułem, że chcę ze sobą skończyć. Haha, jasne. Nie, serio, tylko wtedy przypomniałem sobie, że ciągle masz mój pierścień mądrców. O Boże. To utrzymało mnie przy życiu. Pomyślałem, że znajdę cię i go odzyskam, ale wiesz, jak się to skończyło. Kiepsko. Dokładnie. Ale będzie lepiej, wiesz o tym, prawda? Jasne. Jasne! Możemy to wygrać, Deacon, możemy! Próbujesz przekonać mnie czy siebie? No właśnie, tu są te tunele. A, i tędy... Nie wiem, czy tunele przejeżdżamy? Generalnie nie mam kontroli w ogóle nad padem. Mogę co najwyżej coś takiego robić. No tak, tunel Tilsena. To jest ten tunel, który prowadzi do Żelaznego Stoku, czyli tam, gdzie byli ci... No, te oszołomy i oni stąd przyszli, nie? Tylko, że się zagnieźli w zupełnie innym skrawku ziemi. Mówię o tych pobocznych zadaniach. No i dobra. Będę potrzebował twojej pomocy, żeby to ruszyć. O mój Boże, co to w ogóle jest? To jest pieczęć. Taki znak ostrzegawczy od wieczysty. Co to jest wieczysty? Tak. Wieczyści. Wieczny spoczynek to taki kult. Okaleczali się, czcili świrusów i chcieli być tacy jak oni. No i wiesz, co się działo, kiedy ktoś nie chciał być taki jak oni. Co zrobimy, jeśli się na nich natkniemy? Nie natkniemy. Już się nie natkniemy. To pomożesz mi z tym, czy nie? Co, jasne. No, ale no, nie, już się nie natkniemy. No, przerypane. Ale to, kurwa, czemu to jest zastawione? Wcześniej nie było. No, musimy poczekać. Lepiej było po prostu podjechać do niej, no ale nieważne, musimy poczekać, aż wsiądzie. Dobra, zaczekaj. Będzie się ciężko przecisnąć. Jezu. Nic dziwnego, że wszyscy porzucili auta. To jeszcze nic. Jest taki tunel przy drodze Old Belknap, którym ja i Buzer ciągle jeździliśmy. Korek przed punktem kontrolnym Niro miał chyba z kilometr, kiedy wszystko trafił szlak. Coś okropnego. Widziałem gorsze rzeczy, ale tak. No i tak, i ten tunel chyba jest jakoś niedaleko. No właśnie, to jest zaraz dosłownie obok jej placówki. No i dobra, świetnie. To jest to miejsce, do którego próbowałem się dostać. To znajomo. No tak, to właśnie ten. Proszę bardzo. No i tak, jak sobie... A, patrz, jeszcze mnie tam nie puszcza. To tylko tyle, co Żelazny Stok. No i tutaj są znajdźki, widzicie? Te dwie znajdźki znajdują się właśnie na tym terenie. Więc wybaczcie, jeżeli będę tutaj próbował na odcinku jeszcze odszukać
ale... Ale będę już wtedy jeden teren zaliczony na 100% i byłoby to miłe. W sensie mój wewnętrzny zdobywca trofeów będzie się bardzo, bardzo cieszył. No i jesteśmy. Nie sądziłam, że jeszcze tutaj wrócę. No i patrz, zraszacze nawet jeszcze działają. Dobra, okej. Okay. Zasilanie wciąż jest. No, w sumie nic dziwnego. Na dachu zamontowano baterie słoneczne. No i słyszałam też coś o generatorze jądrowym, ale nigdy go nie widziałam. My mamy przecież jej przepustkę. Mamy tam wejść. Chodź, pokażę ci. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie, nie? No. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 751 dni. Proszę czekać. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliście takiej technologii. To w zasadzie nic takiego. Rissy nie jest inteligentna. Bardziej przypomina apkę na telefon. Rissy? Responsywny interfejs sztucznej inteligencji. Ale 751 dni, a tu już mamy 840 chyba? Coś tu się nie zgadza, nie? O mój Boże! O co chodzi? Nic, tylko... Co do diabła? Popatrz na to, ile jedzenia! Sara, to powinno być... System nawadniania, w pełni automatyczny. Dopóki ma zasilanie, może pracować bez nadzoru. O, wow, kurwa, tutaj w sumie mają wszystko. Jest jedzenie, jest woda, jest prąd, nawet jebitnie wielki płot. Jestem zaskoczony, że nikt tutaj nie mieszka. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie. Napięcie 8000 voltów przekona każdego, żeby się odpierdolił. To jest przecudowny obóz przecież. Idziemy. To jest obóz idealny po prostu. Jebana forteca przeciwko ludziom i przeciwko zombie. Jeszcze kurwa żarcie jest. To jest jak grać w jakąś grę i nie wiem, tworzysz sobie jakieś obozowiska, jakieś miejscówki i tak dalej, a pod sam koniec gry na endgame gra ci po prostu oferuje taki zajebisty obóz, który jest wypełniony wszystkim i nic nie musisz robić samemu, nie? O kurwa. No tak, taki. Sara, uciekaj! Uciekaj! O kurde. I się sielanka skończyła, czy jednak kruki tu mieszkają. No tak, zombie jak się nie przedostały, ale zombie kruki to już tak. I się co okaże, że będziemy musieli całą tą miejscówkę puścić z dymem, bo kruki ją przejęły, tak? Sara! Jazda, jazda, jazda! Jasny chuj. Jesus. Dobra. Zastrane wrony. Nieźle, nie? Zastrane wrony. Są zarażone. To przez to są tak hiperagresywne. I dlatego możemy mieć przesrane. A myślę, że będzie dobrze, jeśli będziemy cicho. Luz. Chodź. Okej. Przerypane, kuźwa. Tak wszystko pięknie, ładnie, idealnie, a tu... Jeb, kurwa, pojebane ptaki. Co się tu diabła stało? Nie mam pojęcia. Co? Że tak po prostu poumierali w tym samym miejscu? Sara... Ci ludzie tutaj pracowali, tak? Znałaś ich może? Tak. Tak, znałam ich. Idziemy, chodź. No właśnie, trochę to dziwne, nie? Powybijane szyby, trupy właściwie zmumifikowane. A więc ktoś ich wszystkich zastrzelił, jak co, próbowali wyjść? No tak, na to wygląda.
a potem zamknęli to miejsce na głucho i zniknęli? Dlaczego? Nie wiem, Deacon. Nie wiem, nie było mnie tu. Peowa, akurat wiemy. Może ktoś tu cały czas jest tak naprawdę, Sara, wiecie. Irene Whittaker, numer 2, ukrywa się w jakimś 7, schronie 6. czy coś. Cholera. Ten już nie działa. Chodź, tam dalej jest jeszcze jeden. Tylko po co wy zabijali tych ludzi? Jak to nazwałaś, Risi? Czemu Risi zajmuje się bramą frontową, a nie drzwiami wejściowymi? W sumie jestem zaskoczona, że w ogóle działa. Pamiętam, jak informatycy ciągle narzekali na awaria, to było w czasach, kiedy co tydzień... Helikopter? A teraz minęło ile? 2 lata? Mhm. Czyli ktoś tu prawdopodobnie jest i ktoś tego wszystkiego pilnuje, tak? No w ogóle helikopter stoi, to mnie też mocno zastanawia. Ciekawe, czy jest na chodzie. Ciekawe, czy ktoś go nie używa. O, tutaj jest włączone. Jasna cholera, zupełnie nie rozumiem, czemu nie działają. Hej, Sara. Co? Pamiętasz, jak mówiłaś, że nikt nie może tu wejść? Tak? A co? To, że już tu są. Skurwysyny. Mój Boże, masz rację, odcięli mi dostęp. Hej! Hej, wpuśćcie nas! Nie chcemy was skrzywdzić i nie chcemy tu zostać! Wpuśćcie nas! Słuchaj, a jest inne wejście? Tak. Chyba mam pomysł, chodź. No raczej nas nie wpuszczą, no ktoś tutaj ewidentnie... Czego jest wyjście ewakuacyjne? Nie sądzisz, że tamto wejście też by zamknęli? Nie wiemy, czy oni zamknęli cokolwiek. Moim zdaniem to jakaś awaria. A wyjścia ewakuacyjnego nie można zamknąć. To część procedur bezpieczeństwa Cloverdale. No to zobaczymy. Ewidentnie tu widać, że tej kukurydzy też nikt nie zbierał, bo jakieś tam te plony, które były, chyba dobra, sobie poumierały, pospadały i wyrosły na tych miejscach następne. Chyba może. Mogę przestrzelić zasuwę. Jasne, nie ma problemu. Już to robiłem raz w jednym miejscu. Robiłeś to już wcześniej? Tak, robiłem. Tak. To było wtedy pojebane. Nie mogłem znaleźć przez 20 minut, o co chodzi. Musiałem dopiero w internecie wyszukać, że trzeba coś przestrzelić. Myślałem, że trzeba było przeskoczyć. No i dobra, zobaczmy. Może ja pójdę przodem i... Nie wiem, co się stało tam na parkingu, ale mówię ci, że nie ma szans, żeby ktoś przeszedł przez ten płot. Znam tych ludzi. A jeśli Jim tam jest, to nas puści. Jim? Znaczy się ochroniasz, Jim? Nie. Który prawie mnie zastrzelił, jak po ciebie przyjechałem? Dawno temu i wiele się zmieniło od tego czasu. Mm-hmm. Tak, ale nie na lepsze. Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 7 minut. Proszę czekać. Widzisz, mówiłam ci. 7 minut. Być uszkodzony albo coś. Gotowy? Chodź! Świetnie. Co za skurwa? Mówiłaś coś? No. Wiesz, czegoś tutaj nauczyłem? Żeby nie ufać i spodziewać się najgorszego. Zaczynam rozumieć twoje podejście. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment na to, żebyśmy zakończyli odcinek, bo ta akcja się jeszcze będzie ciągnąć i będziemy ją kontynuować w kolejnym odcinku, ale no nie chcę już przesadzać z długością tych odcinków, także tyle. Widzimy się w kolejnym, widzimy się, słyszymy w kolejnym odcineczku z Days Gone. No i mam takie przeczucie, że powoli się już zbliżamy do końca. Byłoby miło, bo za chwilę wychodzi Hellblade 2. No, tyle w tym odcinku, trzymajcie się, pa, pa.